Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Silną, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, zobaczymy sobie oczywiście najlepsze, najciekawsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najwszystko, moi drodzy, TikToki, więc zobaczymy, jakie TikToki dla nas przygotował Tymek, zaraz sobie to zobaczymy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, no to mamy tutaj wyjątkową ofertę, dopiero co wbiłem do BS-a, mamy już tego Startun Spike'a, czyli kreskówkowy Spike. No jestem ciekaw, czy on będzie pay to win, bo on wygląda na tego pay to win skina, że... No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy też, moi drodzy, świnkę, którą jeszcze nie grałem. Mam nadzieję, że mój klan tutaj wbija. Ja też pewnie coś powbijam dzisiaj na live może. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wy, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z BES, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie również na mój drugi kanał, moi drodzy, na kanał Pandaw, tam też wrzucam filmy. Jutro tam będzie odcinek, więc gorąco polecam sobie wbić. No i oczywiście, kodzik Panda w sklepie, jak cokolwiek kupujecie. Ostatnio mega dużo ludzi kupuje coś z kodem Panda, więc bardzo za to dziękuję i będą kolejne konkursy na najbliższych live'ach, więc wpadajcie. A my już lecimy do TikToków. Dobra, moi drodzy, więc lecimy z TikTokami. Co my tutaj mamy? Jakiegoś fanga na solo, okej. Co tutaj się dzieje? Aha, że wszystkich niszczy po kolei. No wiadomo, no fang na hiperdodawaniu, na ulcie, no jest gigamocny. On takie rzeczy potrafi zrobić na tym solo, że to szkoda gadać. Buster Hypercharge, o kurde. A jakby coś takiego było, to mocno, nie? Mocne to by było, widzowie. Buster, co ma ulty dookoła siebie. Czy mi się kiedyś udało? No ale chłop ładnie tutaj poleciał. Dobra, co tutaj się dzieje? Pipereczka jakaś niszczy na ślepo jeszcze, dobra. Jakiś tego. Okej, dobra. No i porobi teraz kota. Pięknie. Dobra, dobra, jakiś edit z pipereczką. Ja lubię piperką grać, więc zaraz sobie ocenimy tego editka. Ale na razie ładnie chłopek ciśnie. Wszystkie strzały w ogóle też trafia. Co też na plus. Oj, teraz może mieć ciężko. Okej, ucieka sobie, bardzo ładnie. Tamte kity się klepią. Dobra, nice. Spoko, spoko. Nie, no ładnie, ładnie ziomek tutaj ogarnia, tak szczerze. Bardzo ładnie tutaj ziomek ogarnia. Dobra, lećmy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Jack... What? Aha, faktycznie. Faktycznie, o tym zapomniałem, że przecież jak ona wali kokon, tak samo na przykład piłka ci wypada, to i gemy się wypadałem. Ty, to jest... Wy, mocne, mocne. Dobra. Ale wyratował, pa. Ale w ogóle patrzcie, jaki timing. Bo on był na plecach Shelki. Nagle zlazł. Akurat mu się to skończyło i walnął ulta. Nie no, mocne, mocne, widzowie. Okej, tutaj znowu coś na Brawl Ballu. Piperka trafi. Nie, dobra, Kruczek wyratował tym razem. No pięknie, pięknie, szczerze mówiąc, to zrobił. Bardzo ładnie. Dobra, lećmy sobie dalej. Best Team Comeback, okej. A kto tam gra w ogóle, bo ja nie widzę. Aha, RZM chyba. Dobra, Hyra i kto tam jeszcze jest? Ice Piper? Ice... Kto to jest? Nie do końca widziałem, kto tam jest, szczerze mówiąc. Ale no ładnie sobie widziałem, ale nie wiem, czy to nie... Nie wiem, czy to jest prawdziwy meczyk, czy to nie jest przypadkiem jakaś friendly. Możliwe, że friendly jakaś, tak szczerze, ale no... Ładnie, ładnie, moi drodzy. Dobra. Okej. Dobra. Dynamite, co wykarował cały swój team w ogóle, co jest grane. To było ładne, to było ładne, co on zrobił tym Mortiskiem, pięknie. Nie no, co on robi w ogóle, chłopcu całego teama naskładał. To jest znowu ten sam Mortis już od X odcinków z tymi TikTokami, że chłop wszystkich robi, ale to co zrobił tym Dynamikiem tu, to powiem wam, no giga szef, on dosłownie całego teama sam naklepał, więc ładnie, ładnie. Oho, dobra. Dobra, przerzucił i tamten pada, a ten przez to przeżyje. Ale kot go dobije i to w ogóle jakiś polat. Kot 947. A, kot go zostawił. Dobra. Ty no, ta menda to tam nieźle leczy z tymi ultami. 3 ulty począt. Dobra, tutaj coś się dzieje. Leci jakiś... No i co? Przecież poko padnie. Wytyfy. Dobra, nie zrozumiałem tego. Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. Czemu mi nie odpisuje sytuacja, w jakiej jestem? No oczywiście, że tak. No to jestem ja na każdym live'ie, nie? Raz, widzowie, miałem live'a. Potem patrzę na telefon, 5 nieodebranych telefonów, to właśnie ja, nie? Czemu mi nie odpisuje sytuacja, w jakiej jestem, to dosłownie tak zbywa, widzowie, grając w Brawl Stars. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, jakiś edit z tym, z fangiem, ładnie tutaj porobił. Ol, tutaj siądzie, no pięknie, pięknie. Nie, to tak, to jest tak satysfakcjonujące, jak on chłopie niszczy wszystkich, nie? To jest tak piękne. Uwielbiam takie edity. Następnie co mamy? Znowu edit z fangiem, no dobra, ale co za dużo to niezdrowo też, ale zobaczymy. Jak on ich naklepie, no to powiem wam, że ładnie.
Yo, yo, chłop co zrobił, nie? Gościa walnęła w kokon i on jeszcze do nas klepał ich trójkę, nie? No nie mogę. Ładnie, ładnie, widzowie. Nerf poko. Dobra, czemu nerf poko? What the fuck? Co to jest za jakiś prywatny serwer? Przecież ten poko i dosłownie zniszczył na dwa strzały. I on jeszcze życia ma więcej chyba, czy nie? Nie, dobra, życie miał chyba normalnie. Ale czekaj, oni mieli takiego loa, czy on faktycznie im jakoś dużo zadał? Nie, no normalnie, on tam z 4 ataki walnął, to normalne akurat. Ale tak dziwnie wyglądało. Aleja pucharków. Dokładnie. Czemu tu Trebor tańczy w ogóle? Nie mogę, dobra, weka. No tak jest, no na początku lepsze nagrody, na końcu prawie nic nie masz. Dobra, tutaj co się dzieje? Okej, okay. Aha, on ma hiperdodowanie, to on cię naklepia, ten się już cieszy. No właśnie. Zresztą on teraz przez ściany może przylatywać. Ale odklejka z tego ziomka. Okej. Okay. On chce wszystkich naklepać. O kurde, ty jak kota naklepał w ogóle. Co jest? Okej. Okay. Ładnie, ładnie. No biedny Miko, biedny Miko. Dobra, tutaj znowu to samo zrobi. To jest dobra taktyka, widzę, coś takiego walność, szczerze mówiąc. Pięknie, pięknie. Znowu to samo robi. No ale odklejka, że oni w ogóle podchodzą w takie miejsca, bo to logiczne, że on ich naklepie. Dobra, tutaj co się dzieje? Aha, znowu chłopce robi. To wygląda jakby Greedy robi, tak szczerze, akurat tym skinem. Co jest? Dobra. Nie, no nieźle, nie? Ziomek sobie skacze po całej mapce i ma wywalone. Tutaj co się dzieje? Okej, okay. Nie mów, że on to wygra. 169 HP, jak on to wygra, to jest jakiś szef dosłownie. Okej. Okay. Dobra, ten tutaj na spokojnie sobie czeka. Okej, okay. Tamta została naklepana. Mortis naklepie go? Nie. What? Dobra, nie mam pojęcia, co tutaj się odwaliło, ale wygrał to tak czy siak Mortisek. Dobra. Tutaj co my mamy, moi drodzy? Leci atak Belki. Dobra. Odbija się od tych ścian. Dobije tego Spike'a. Jo, ej, w ogóle dobiło Spike'a, nie dobiło jego kaktusa. Co jest? Wytyfy. Dobra, tutaj co się dzieje? Ten zaraz tam odrzuci pewnie do strefy ultem, tak mi się wydaje. Nie, dobra, przerzucił ją. Aha! Co? Dobra, ja myślałem, że on wywali tą szelkę do strefy, a on ją podrzucił przez ścianę, użył ulta, żeby ona naklepała innych. Ten chłop ma 500 IQ, nie? Co to jest w ogóle za akcja szefa, nie? Patrzcie, co on zrobił. On dosłownie tam szelkę wrzucił specjalnie, żeby wszystkich naklepała. No szef totalny, nie? Szef totalny. Okej, okay, dobra, jest Brawl Ball z tą płonącą kulką. Ona jest mega spoko, szczerze mówiąc. Bardzo lubiłem ten tryb. Dobra, Mortisek leci. Dobra, nie no, Mortis, co ty robisz? To są właśnie ci 300 IQ, ale na minusie, nie? Dobił swojego teammate'a piłką, no debil. Dobra. Okej, okay, dobra. Uleczył się, myślałem, że padnie, tak szczerze. Okej, okay, ładnie. I to na ślepo jeszcze ich trafia. Ty jest kurczybyk dobry z tym Byronem. Chłop normalnie klepie kity, nie? Byronem. Mocny ziomuś, dobra, lećmy sobie dalej. Ale teraz siądzie, ucik. Oj. Dobra, cyk. Zdąży kolejnego ulta, nie zdąży, padnie. Padnie ten Frank. Ale tamten ziomek się odsunął i wygrali, no to ładnie, ładnie. Dobra. O kurde, co on tu odwalił w ogóle tym grejem? Ładnie, się tutaj tepnął po piłeczkę. Tutaj jak on to chce trafić? Okej, okay, tak chcę trafić, dobra. Ja mało gram Grejem, więc no też za bardzo, widzowie. Nie mogę tutaj przewidzieć. Dobra, to też ładne było. Nie, no dobry ziomek. Grej jest generalnie taką jedną z trudniejszych postaci do ogarnięcia, jakby, że się nim gorzej celuje. Przynajmniej dla mnie, ale potem jak już ktoś ogarnie, to jest git. Co tu jest? Nerf poko. To jest jakiś mem z tym nerf poko, czy o co chodzi? On w ogóle tutaj kitem gra, czemu jest nerf poko? I są same szelki zresztą. Czy na końcu będzie jakiś poko? Nie, same szelki były i on naklepał po prostu. Ale czemu nerf poko? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj co się dzieje? Okej, okay, hiperdodowanie, pięknie. Dobra, trafiaj bramkę. Nie, on nie trafi tego tędy. Jezu, wiedziałem, że to będzie ta akcja 300 IQ, ale na minusie, nie? Okej. Okay. O kurde! No to coś nie wyszło, widzowie, z 35 rangi. Oła, aż zawolało, widzowie. Dobra, kiedy widzę Leona, kiedy jest niewidzialny. Okej.
Aha, że ucieka od niego i strzela w każdym kierunku, żeby go tylko nie dobił, a i tak go dobija od jakiejś tam innej strony, bo sobie tam przeszedł. No tak jest widzowie. Dobra, no Shelka powinna naklepać, tak szczerze, ona po prostu wychodzi i od razu ulta bije i powinna wygrać. No właśnie, no tak myślałem, fantastico, no dokładnie. Dobra, lecimy moi drodzy, ostatnie trzy TikToki, zobaczymy co tutaj jeszcze będzie. Dobra, ładnie tutaj Piperka ciśnie, wszystkie strzały trafia, spoko. Dobra, i teraz musi podskoczyć, pięknie, odrzuciła tego tam. Dobra, oni się naklepią między sobą. Coś ten Edgar w ogóle nie chce bić tego bula. Tak stoją z daleka, okej, pięknie. Musi go odrzucić gadżetem. Strzeli, jeszcze raz nie trafiła, dobra, udało jej się wygrać, ładnie, ładnie. Okej, best Mortis main. Zaraz zobaczymy, czy to best, dobra, na pewno best Colt, no ładnie, ładnie tutaj rozegrał. Aha, a ten okej, dobra, już wiem jaki best Mortis main. Chłop nic nie trafił tym Mortisem. No dobra, lecimy z ostatnim, moi drodzy. Ej, ale 300 IQ i teraz oni nic nie zrobią. Chociaż Fang jakby miał hiperdoładowanie, to by mógł ich porobić. No i też jakby był jakiś thrower, no generalnie taktyka spoko, ale się uda raz na 50 meczy, bo wystarczy jakaś postać, co rzuca czy coś i wtedy no niestety, ale to już nie wyjdzie, więc taka o taktyka szczerze mówiąc. Dobra, no to by było na tyle moi drodzy z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że tak, strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!